Natalia Żydłowskie poddały do okupacji już w 1941 roku, już się organizowały trójki. Potem w 1943 roku utworzono grupę Opór Zbrojną, która walczyła z Niemcami. W 1944 roku grupa Opór w Jazowsku rozbroiła całą kompanię wojska, zabraliśmy im broń, amunicję, cztery furmanki były załadowane bronią automatyczną i amunicją. O amunicję było bardzo ciężko, więc tą amunicją grupa Opór współpracowała z organizacją AK, a szczególnie z majorem Cieślakiem, któremu oddaliśmy dwie furmanki właśnie amunicji i tych automatów, dzieląc się z nimi. Czego, no przykra sprawa, bataliony chłopskie nie miały już rzutowej pomocy. Bataliony chłopskie tylko to, co wywalczyli swoimi rękami. Odwagą szli do przodu. W 1945 roku ostatnią walkę stoczyli na Wysokim, tam gdzie zostało zabitych 17 Niemców przez grupę Opór i tam zginął jeden żołnierz, a jeden dostał ciężko rany. Bardzo przykra sprawa spotyka grupę Opór, bo kiedy została już uwolniona Limanowa, ten czas zeszli do miasta, zeszli z lasu, aby pilnować mienia, które pozostało po Niemcach, co nie zdążyli zabrać. Najechało już ten czas NKWD, UB, zainteresowali się tymi ludźmi, poprzetywali, poubierali, to tu tam się dali, zaczęli tego. Natomiast Wicza aresztowano, dano mu areszt tak zwany domowy, czyli koszarowy. Po tym czasie, kiedy oni naaresztowali AK-owców, prawie 13 osób, to byli dowódcy, dowódcy byli grup AK i przyszykowali ich na wywóz na Sybir. Prawdopodobnie taka była mowa. I w ten czas grupa Opór zorganizowała uwolnić tych ludzi. I to zdobili, uwolnili tych ludzi. Kolega Dywan wyprowadził ich za miasto. Natomiast Antoni Guzik, który leży tutaj, i Miszkowiec poszli zabrać dokumenty do szefa. Przyszli do niego, mówią mu, żeby oddał klucze do sejfu. On był na łóżku, no i oni se tu przegapili sprawę. Tamten zamiast kluczy wyciągnął broń i zaszczelił tych żołnierzy. W ten czas ci już wiedzieli, że to byli ludzie Wicza. Przyszli, zaresztowali Wicza i zatłukli go kijami, zaprali go w niesamowity sposób i te trzy ciała wszystkie był. W Limanowie był areszt, gdzie już zima na kłoniku, zaraz za urzędem skarbowym. I tam był zbiornik kloaczny. Do tego zbiornika kloacznego pakowali te trzy ciała. Ojciec miał mundur i miał guziki przy mundurze z orła z koroną. Wyszarpywane wszystko, bo w 1956 roku ekshumację starał się pan Szewczyk, starał się o to i jeszcze tam ktoś, bo mnie nie było, wyszedłem z więzienia, byłem na schodzie, kiedy przyjechałem na pochówek, gdzie my przenieśli tutaj, gdzie leżą teraz, to właśnie w ten czas, kiedy tego on widział, bo ten mundur był, co były guziki zwyrywane, całkiem zwytargiwali.
tak zniszczyli właśnie rodzinę całą po pobyciu, bo nikt z nas nie mógł się puścić, kształcić się, bo gdy poszedł, od razu go na dół. Ja byłem w Osocinie w szkole, zaraz po wojnie, od razu, gdzie potem wyszedł z więzienia, bo miałem, byłem dwa razy uciekł, ale jak już trzeci raz mnie złapali na schodzie, w Grodkowie, usadzili mnie, to już w ten czas żądali kary śmierci, no dostałem dożywocie, z dożywocia była duża amnestia po Bierucie, dostałem 12 lat. Po tych 12 latach jeszcze raz sąd przysięgły, dał mi 5 lat i tak moje życie się układało za to, że walczyłem o ojczyznę. I tak, kochana młodzież, uczcie się, bo macie szansę teraz. Wielką szansę macie. A ja jednak mi brakowało całe życie, brakowało mi tej szkoły, tej wiedzy. Bo gdzie mi no poszedł, tylko kursami coś ja mógł zdobyć, a poza tym przyjęli, niszczyli, nawet niszczyli moje dzieci, które chodziły do szkoły. To prześladowali, bo to były dzieci wroga klasowego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i przepraszam, jak coś tam może nie tak powiedziałem. Dziękuję bardzo. Bardzo.